Mieliśmy 2959 urodzeń. Są to dzieci, które urodziły się w Opolu, ale niekoniecznie mieszkające w Opolu. Natomiast w zeszłym roku mieliśmy 2941, czyli w sumie porównywalnie, aczkolwiek ten rok był nieco lepszy. Więcej chłopców czy więcej dziewczynek? No i czy te imiona to są te, które są zakorzenione w ostatnich latach w tradycji na nadawania imion dzieciom? Jeżeli chodzi o porównanie chłopcy i dziewczynki, to tu jednak chłopcy wygrywają. Wprawdzie tylko nieznacznie, ale jednak. Wśród chłopców najpopularniejszymi imionami były Antoni 73, Jakub 67, Jan 64. Natomiast wśród dziewczynek prym wiodła Hanna 66, Zuzanna 58 i Maja 47. A czy były takie sytuacje w Opolu, że trzeba było odmówić rodzicom nadania imienia, które oni sobie być może wymyślili? Na szczęście nie. Natomiast najrzadszym imieniem, jakie nadaliśmy w tym roku, to Likniew.